bardzo dziękuję. Witam wszystkich zacnych gości. Witam pana mistra Krzysztofa Sztuckiego, witam pana wojewodę, oczywiście naszych radnych Rady Miejskiej, witam dyrekcję szkół, zespołu szkół plastycznych działających w zespole szkół budowlanych. Szanowni państwo, znajdujemy się przed historycznym obiektem, znaną wszystkim w Grodziądzu willą Wiktoriusa. Willą, która została zbudowana na początku XX wieku i była własnością początkowo Ryszarda Wiktoriusa, syna założyciela dzisiejszego Hydrovacuum, znanej odlewni, firmy, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego, przemysłowca grudziąckiego. Później od 1928 roku w tej willi mieszkał Samuel Halperin, również związany z grudziąckim przemysłem, bowiem był dyrektorem słynnego PPG, Towarzystwa Akcyjnego, a więc firmy, która w okresie dwudziestolecia przedwojennego XX wieku zatrudniała wtedy 2000 osób, a w okresie powojennym to były słynne zakłady 100 mil w Grudziądzu. Niestety te zakłady już dzisiaj nie funkcjonują w takiej formule, jak to było w okresie powojennym. Ta willa ma bardzo bogatą historię. Niestety w ostatnich latach, kiedy opuściła tą willę milicja obywatelska, bo w okresie powojennym właśnie to był ten obiekt, był siedzibą milicji obywatelskiej, drogówki. Grudziądzanie to też pamiętają. I willa przeszła w ręce prywatne. Niestety przez ostatnie kilkanaście lat niszczała, poddawana była degradacji. W tej kadencji udało się ten obiekt odzyskać, ale to, że odzyskaliśmy, to jest jedno, ale też bardzo ważne, że odzyskaliśmy to z pewną pomysłem, ideą, aby w tym obiekcie umieścić warsztaty artystyczne Liceum Sztuk Plastycznych w Grodziądzu. Liceum, do którego dzisiaj uczęszcza 100 uczniów, bardzo uzdolnionych młodych grudziądzan, grudziądzanek. Myślę, że ten nabór będzie się jeszcze zwiększał. A ten obiekt zyska nową funkcję i myślę, że ta idea utworzenia tutaj Liceum Sztuk Plastycznych doskonale się też wpisuje w ulicę Armii Krajowej, która jest ulicą historyczną. Na tej ulicy też znajduje się Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia, a więc jest szansa, że w przyszłości ulica Armii Krajowej, gdzie znajdują się piękne kamienice, stanie się taką ulicą grudziąckich artystów, więc to jest marzenie i myślę, że tak będzie. I te marzenia się ziszczają na naszych oczach, bowiem dzięki wsparciu, które otrzymaliśmy, jest szansa przeprowadzenia pierwszych takich prac remontowych. W tej chwili już miasto w ten obiekt zainwestowało, przeprowadziliśmy zabezpieczenie tego obiektu. Dzisiaj dokładnie otworzyliśmy oferty na kolejne prace budowlane, na zabezpieczenie stropów, zabezpieczenie też fundamentów. Te prace ruszą jeszcze i będą wykonane w tym roku, ale prace właściwe myślę, że ruszą w kolejnym roku 2024. Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy uwierzyli w tą ideę willi Wiktoriusa, bo tak nie do końca było i to też pokazuje, że warto mieć marzenia, że czasami, jak to w ostatniej rozmowie pan profesor Sztucki powiedział, że wizjonerzy mają czasami trudno i tak czasami jest, bowiem kiedy pozyskiwaliśmy tą willę, nie wszyscy byli takimi entuzjastami tego przejęcia, ale myślę, że warto było i dzisiaj chciałbym właśnie podziękować, że warto, że uwierzyliście w tą ideę, uwierzyliście, że to może być perełka. Oczywiście środki finansowe są bardzo ważne, ale ważny jest też pomysł, ważna jest właśnie wizja. A pieniądze, jeżeli będziemy konsekwentni, to zawsze się znajdą. I ta willa jest tego przykładem. Jeszcze raz dziękuję, że pozyskaliśmy w drugiej edycji Polskiego Ładu na zabytki kolejne 3,5 miliona. Mówię kolejne, dlatego że wcześniej pozyskaliśmy 3,5 miliona na rewitalizację Góry Zamkowej. Myślę, że prace ruszą niebawem i będą bardzo sprawnie przeprowadzone. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Panie Wojewodo,
Państwo dyrektorzy, pani kierownik, drodzy koledzy radni, bardzo się cieszę. To kolejny wyjątkowy dzień, kiedy możemy świętować nowe środki finansowe dla Grudziądza. Tutaj chciałbym Państwa zwrócić uwagę, że właściwie ostatnio bardzo często się spotykamy przy takich okazjach. Jeszcze kolejne przed nami. Grudziądz jest pięknym miastem. Grudziądz zasługuje na to i grudziądzanie przede wszystkim. Bo koniec końców z tych wszystkich programów w formie bezpośredniej lub pośredniej korzystają mieszkańcy Grudziądza, zasługują na to, żeby właśnie te środki tutaj do Grudziądza płynęły. Dzisiaj spotykamy się z okazji drugiego rozdania środków w ramach rządowego programu odbudowy zabytków. Kolejny raz 3,5 miliona złotych trafi do Grudziądza. Pierwsza kwota, tak jak wspomniał już pan prezydent Maciej Glamowski, pierwsze 3,5 miliona to rewitalizacja wzgórza zamkowego. Kolejne 3,5 miliona tutaj trafią na remont, rewitalizację, modernizację willi Wiktoriusa. Widzicie państwo ten budynek za nami, on wymaga dużych nakładów, wymaga szeroko zakrojonych prac, ale widać też poniżej piękną wizualizację, widać jak ten budynek będzie wyglądał, budynek, w którym znajdzie się liceum plastyczne. Mnie to bardzo cieszy, że młodzi ludzie w Grudziądzu, młodzi ludzie uzdolnieni, którzy mają talenty plastyczne, którzy chcą je rozwijać, którzy mają potencjał, żeby w przyszłości być wielkimi artystami, których prace będą, mam nadzieję, kosztowały bardzo dużo pieniędzy i będą doceniane w międzynarodowych galeriach, będą mogli się kształcić w tym budynku czy liceum plastycznym, które nawiązuje swoją tradycją do Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych, która funkcjonowała, działała w Grudziądzu w latach 1922 do 1934 roku. Później lokalizacja została zmieniona, więc piękne tradycje artystyczne tutaj w Grudziądzu już są i są kontynuowane i będą kontynuowane po remoncie, po modernizacji właśnie w tym budynku, który znajduje się za nami. Cieszę się i mam nadzieję, że nawet nie tyle mam nadzieję, co chciałbym z tego miejsca zadeklarować, że już jako poseł, jeżeli otrzymam zaufanie i mandat od obywateli, będę zabiegał o to, żeby transfer finansowy środków rządowych do Grudziądza na dobre projekty, których beneficjentami są mieszkańcy Grudziądza, był jak największy. Chciałbym teraz, pozwólcie Państwo, przekazać ten symboliczny czek, promesę panu prezydentowi Maciejowi Glamowskiemu, z taką głęboką wiarą, że te środki zostaną dobrze wykorzystane i że już niedługo, mam nadzieję, młodzi grudziądzanie, uzdolnieni grudziądzanie będą mogli w tym budynku rozwijać swoje talenty. Bardzo proszę, panie prezydencie. Bardzo dziękuję. Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo.